Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Poznań Czyta, w którym do cyklu zapraszam ciekawych poznaniaków i poznanianki do tego, żeby opowiedzieli nam o swoich ulubionych książkach. I dzisiaj gościni, zaraz przejdziemy do feminatywów, pani Hanna Grzeszczyk, szefowa prokuratury regionalnej w Poznaniu. Tak. Czy to jest prawidłowe tak. przedstawienie? Prokurator regionalny w Poznaniu, nie prokuratorka. Tylko prokurator regionalny w Poznaniu. Czyli już zaczynamy, ale ja sobie wynotowałem pani Hanno od razu, że musimy zacząć od feminatywów. Rozumiem, dobrze, bardzo proszę. Tak myślałem, jak to jest z tymi feminatywami? Trzeba się trzymać tego prokuratora regionalnego. Nie może być prokurator regionalnej albo prokuratorki regionalnej. Jak to jest? Pytałem panią profesor Kaniewską, która tutaj była u nas również, zresztą ze świetną książką. Zabrała nas do Skandynawii. My dzisiaj powędrujemy gdzieś indziej, na południe. Która mówi, że jest bardzo przyzwyczajona do feminatywów i zupełnie jej nie przeszkadzają. Ja zresztą sam nazywam panią profesor, a zawsze jak się widzimy rektoressą Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jak to jest z tymi feminatywami i z prokuraturą, i z pani pracą, i tym, co pani myśli, pani w tym, Hanna. Co ja myślę, też mi się, jak objęłam to stanowisko, zadano mi pytanie, jak mają pisać, tak, pełniąca funkcję. Aha. I teraz pytanie, kogo, czego, tak. Nie, więc ja wybrałam prokurator regionalny w Poznaniu. Dlaczego? Dlatego, że nie lubię takich zdrobnień, nie lubię takiego, czasami mam wrażenie, że feminist jestem też po części, ale uważam, że kobiety mogą pełnić bardzo ważne funkcje i jak słyszę ministra, wolę minister. Okay. Nawet jak jest to kobieta. Okay. To takie moje własne po prostu przekonanie i dlatego poprosiłam, żeby pisano prokurator regionalny w Poznaniu. A jak ktoś się do pani zwróci, że prokuratorka regionalna, nie robię czy z tego coś, po prostu żadnego problemu. Czy nie grozi mi areszt, bo nie, ja, w żaden bo ja używam feminatywów. Nie, ja w ogóle nie, chciałem krzyczeć nie będę. Nie, a to dobrze, bo ja w ogóle chciałem zacząć naszą rozmowę od wyznania. Ja jestem osobą niekaralną. Nawet nie dostałem nigdy mandatu, ani jednego punktu karnego. To brawo. Czy to z punktu widzenia prokuratorki, prokuratora, to jest wskazana sytuacja, czy jest zgoła przeciwnie? Jak to jest? Jak to w jakim sensie wskazana? No bo robotę, odbieram robotę prokuraturze. Nie, bardzo dobra sytuacja. Tak? Mamy wystarczającą ilość osób, które są karane, które rozumiem. Dostają punkty karne z różnych powodów, także nam naprawdę pracy nie brakuje. No to się bardzo cieszę, możemy kontynuować tak, naszą możemy, rozmowę. Tak, możemy, oczywiście. Chciałem zapytać o pani wybór, pani Hanno, bo to jest, ja tak sobie myślę, bardzo konkretna robota, bardzo konkretny zawód, cokolwiek by to znaczyło, ale tak sobie myślę o prokuraturze. Zresztą pani zajmuje, proszę mnie poprawiać, przestępczością dużego kalibru, prawda? Przestępczością zorganizowaną, nie wiem, wyczytałem też, że błędami medycznymi, tego typu obszarami. No krótko mówiąc, to jest ciężki kaliber i chciałem zapytać, skąd ten wybór? Skąd ten wybór? Dlaczego nie coś lżejszego, może coś przyjemniejszego? Dlaczego, dlaczego ta prokuratura, dlaczego taki, taki temat, takie zajęcie? Skąd ten pomysł, proszę powiedzieć? No. Ja powiem tak, ja jestem dzieckiem przemian, tak? Bo kończyłam studia w 1994 roku. Byliśmy pierwszym rocznikiem, który praktycznie kończył studia w Wolnej Polsce. I to było prawo Wydział prawa nasz, poznański, moja alma mater, tak? Duży rocznik i też muszę powiedzieć, że bardzo dużo osób wówczas poszło też na aplikację prokuratorską. Ale wracając do korzeni, to chyba się rodziło tak bardzo systematycznie, bo w tamtych czasach, jak dobrze wiemy, niektórzy pamiętają, ja pamiętam bardzo dobrze, skąd w ogóle zainteresowanie tą profesją. Był taki jeden film, Gliniarz i prokurator. Słynny prokurator McCabe z cygarem, z bulldogiem chyba francuskim, jak dobrze pamiętam, który miał swojego przystojnego notabene wówczas policjanta i cały zespół ludzi z nim pracujący. I to mi utkwiło i to były takie pierwsze jakby zainteresowanie, co tu się robi, czym się prokurator zajmuje, zagadki, tak? Potem pojawił się Colombo w pogiętym prochowcu, później pojawił się Colombo. Słynny Kodżak i gdzieś to we mnie rosło, tak? Że tutaj właśnie te ścigamy tych złych, tak? Walczymy, żeby im udowodnić i
to tak narastało, tak systematycznie, a mój dom rodzinny też nie pozostał tutaj bez wpływu na pewne rzeczy, bo mój dziadek to powstaniec Wielkopolski, czyli gdzieś to ja się śmiałam, że w genach pewna walka o pewne rzeczy gdzieś we mnie została. A moja mama no, też walczyła, że też miała w swoich aktach osobowych, a społeczna z tamtych dobrych czasów komunistycznych i walczących. Dom rodzinny, wartości i właśnie prokurator. Ciekawy zawód, chęć pracy, mimo że dla kobiety ciężki, bo nie jest to prosty, ale to tak narastało i tak mnie ukształtowało. Ale bardzo ciekawe to, co pani powiedziała o tych serialach, bo naprawdę jest bardzo, to jest niesamowite, jak wiele osób wybiera swoją drogę życiową pod wpływem naprawdę dobrych filmów i seriali. I to jest bardzo ciekawe. Myślę, że nie jedna osoba, oglądając szczególnie te amerykańskie seriale, tego ping-ponga na sali, rozpraw, prawda, wybrała na przykład zawód adwokata, chociaż chyba w polskim systemie sprawiedliwości to tak nie to tak wygląda. Niekoniecznie. Ja powiem nigdy adwokat, zawód adwokata, jak się nie brałam tego w ogóle pod uwagę, bo zawsze mówiłam, co powiem, jak będę bronić zabójcę. Tak się zastanawiałam, tak? I jakoś nie. Ścigać zabójcę? Tak. Łapać? Tak. Czyli tu może taka walka pomiędzy dobrem a złem troszeczkę, nie? Ale że ja jestem po dobrej stronie, że ja ścigam, że doprowadzam do sądu i że ma być ta kara. I tak to we mnie się ukształtowało. Aczkolwiek jak się patrzy na prokuraturę, to posłużę się słowami innej pani prokurator, że prokuratura jest kobietą, ale rządzą mężczyźni. Coś w tym jest, bo to jest zawód, ale więcej mamy kobiet. Więcej w zawodzie pracuje kobiet, aniżeli mężczyzn. To jest ciekawe, ale na uniwersytetach, na uczelniach też jest podobnie. To znaczy na przykład wśród studentek jest, w ogóle dominują dzisiaj kobiety absolutnie w Polsce. Potem jest też na studiach doktoranckich bardzo dużo, ale już mniej. Habilitacja, profesura i, to, i odwracają się proporcje. I na kierowniczych stanowiskach dominują jednak w dalszym ciągu mężczyźni. Chociaż akurat my w Poznaniu mamy parę rektorek, więc to jest fajne. To się zmienia. Ale chciałem o to, ja mam tutaj wypisane w moich notatkach to pytanie, ten punkt, bo ono mnie interesuje, bycie kobietą i praca w prokuraturze, bo no właśnie też to jest, sama pani zauważyła nawet bez mojego pytania, że to wcale nie jest prosta rzecz. Czy na czym polega ta trudność w przebiciu się, w realizowaniu się w tym zawodzie i zawędrowaniu? No jednak rozumiem, że prokurator regionalny to jest jakby najwyższy prokurator w województwie wielkopolskim. No to jakby, jak to się ma ta płeć do realizowania tej ścieżki kariery, która w pani przypadku no, jest bardzo imponująca? Na czym polega trudność, proszę powiedzieć? Myślę, że to się po części opiera na stereotypie. Pojęcie prokurator to musi być mężczyzna. W pewien sposób, że to mężczyzna jest bardziej predysponowany do tych zawodów cięższych, tak? Że on łatwiej, że on sobie poradzi, nic bardziej mylnego, tak? Kobiety, które muszą zarządzać domem, rodziną i jeszcze mają ciężką pracę, my musimy się zorganizować, czyli jak pan widzi, u mnie ten feminizm jest, ale z drugiej strony wolę, żeby nazywać mnie nie tutaj pełną nazwą prokurator regionalny. Także myślę, że to jest stereotyp, że prokurator to mężczyzna i ta trudność tutaj, że patrzy się, że mężczyzna sobie lepiej poradzi, bo kobieta nie, bo to tak samo jak z kierowcami, coś na tej samej zasadzie, nie, że kobieta za kółkiem to o Jezus. Okej, ale czy z pracą w prokuraturze to jest związane z tym, że co, że przestępcy, że mordercy, że brutalny świat, że jakby to z tym się wiąże i w związku z tym mężczyźni lepsi będą znosić. To są dyżury, to są nie po godzinach, to jest praca nocna, to są różne realizacje, czyli doprowadzenia osób podejrzanych, tak, to są wyjazdy, więc udział w rozprawach poza miejscem pracy. Kobiety świetnie sobie z tym potrafią też radzić, tak? To jest przegląd, mówię, no bo to są szczeble, prokuratura rejonowa, okręgowa, regionalna, no i prokuratura krajowa jako najwyższa w Warszawie.
ale mówię, tam każdy jakby ten szczebel zajmuje się czymś innym. Największa ilość spraw to są prokuratury rejonowe, czyli tu mamy wszystkie praktycznie przestępstwa. A prokuratura okręgowa to już jest większa specjalizacja, to już są sprawy, tak jak widać w sądzie, niejednokrotnie wielotomowe, leżące przed sędzią na ławie, to jest nasza praca, prokuratura regionalna też tak samo. Nie mogę pani zapytać o jedną rzecz, a mianowicie o właśnie taki powrót, bo powszechnie wiadomo i to można sobie bardzo szybko zgooglować w prasie, wszędzie, więc nie jest to żadną tajemnicą, że no, za poprzedniej ekipy rządowej nastąpiła pewna degradacja pani zawodowa, która była związana, i tu nie będziemy o tym opowiadać, bo wszyscy mogą sobie to przeczytać w gazetach, w doniesieniach medialnych, no ale była, krótko mówiąc, związana z tym, że pani, postawiła się samej górze w Ministerstwie Sprawiedliwości, no i poniosła pani konsekwencje w postaci, jak rozumiem, degradacji, czy przeniesienia na inne, mniej ważne stanowisko, i po zmianie, po ostatnich wyborach, po tych wszystkich zmianach, które się cały czas dzieją w wymiarze sprawiedliwości, w sądach, prokuraturze i tak dalej, wróciła pani jako szefowa, czyli jako prokurator. To ja, skoro pani woli tę formę, to ja będę jej używał. W takim razie, skoro jako prokurator regionalny, co to jest za doświadczenie, proszę powiedzieć? Bo ja wyobrażam sobie, że jeżeli pnę się po szczeblach kariery i robię świetną robotę i z przyczyn, co tu już mówić, jakichś politycznych, ktoś mnie degraduje, usuwa, to zastanawiam się, czy to była robota dla mnie, prawda? Jakby, że to jest właściwie, po co ja to robię, jeżeli można mnie niemerytorycznie na przykład ukarać. A to jest zawód, który no, wymaga takiej podporządkowania, też karności, no i kiedy ktoś jest odsuwany na boczny tor, tak było z wieloma sędziami też w Polsce, to wytrwali, większość, chyba prawie wszyscy wytrwali na tych stanowiskach, jednak rozumiem, zaciskając zęby, i wracają dzisiaj na przynależne im, jakby rozumiem, z racji kompetencji, doświadczenia stanowiska. Co to jest za doświadczenie takie? Nie jest na pewno, na pewno nie jest proste, to też powiem tak. Z jednej strony możemy mówić o karze, ale z drugiej strony nie powinniśmy mówić o karze, bo moja degradacja jest jedną z form jakby postępowania dyscyplinarnego, gdzie prokurator dopuścił się jakiegoś przewinienia, na przykład czegoś nie zrobił w terminie i wtedy szef może go ukarać. Ale toczy się postępowanie dyscyplinarne, którego ja nie miałam, tak? Czyli z jednej strony to była dla mnie kara, bądź, jak niektórzy nazywają, przemyśl swoje postępowanie. Ja podjęłam decyzję, taką, a nie inną, i nie żałuję przede wszystkim jej podjęcia, też wytrwałam. Tym bardziej, że rozstawałam się z przestępczością zorganizowaną, bo wówczas tym się zajmowałam, byłam szefową takiego wydziału i to był jakby moja znaczna część mojej pracy zawodowej, więc jak ja mówię, jakby serce oddałam tej kategorii przestępczości, więc na pewno to nie było dla mnie proste, ale tylko na poziomie, jak ja to mówię, uczuć. Rozumiem. Natomiast wychodzę z założenia. Prokuratorem się jest, funkcyjnym się bywa. Okay. Także ja zostałam zdegradowana, stawiłam się do pracy i cały czas pracowałam akurat wówczas w prokuraturze okręgowej. No i ten rozdział w swoim życiu zamknęłam. Ale też rozumiem, tak samo jak sędziowie zdegradowani, że każdy z nas uznał, że dobrze postąpił, i my w tym wytrwaliśmy, tak? Że w danym momencie powinniśmy postąpić tak, a nie inaczej. Czyli ta zgodność, krótko mówiąc, z własnym sumieniem, z własnym przekonaniem jest najważniejsza, kluczowa, taka, reszta... Takie proste, spojrzyj sobie w lustro i czy możesz na siebie patrzeć. Nie żałowała pani nigdy wyboru zawodu? Nie. Nigdy. Szybka odpowiedź. To jest szybka odpowiedź, bo to mnie już o to też pytano przy innej okazji, a mamy 2 lata asesury, tak, po zdanym egzaminie, czyli nie możemy jako prokurator jeszcze pewnych czynności wykonywać, na przykład chodzić do sądu okręgowego, bo musimy zbierać to doświadczenie. I ja dostałam papier na prokuratora w 1998 roku i to pamiętam doskonale, bo wręczała mi pani profesor Suchocka. Już bardziej poznańsko się nie da. Bardziej poznańsko się nie da i wtedy takie miałam wrażenie, że jest to spełnienie jednych z moich marzeń. Po prostu czułam spełnienie.
No i wyboru zawodu nie żałuję. Mimo, że bywa różnie. Raz mamy sukcesy, raz nie, raz złapie się zabójcę, raz sąd na przykład kogoś uniewinni. Takie sytuacje też mamy przecież jako prokuratorzy i nie żałuję. Cały czas ta praca mnie interesuje i wszystko dzieje się z nią. A jak tam nasze miasto w ogóle tutaj wypada w takich rozmaitych rankingach, statystykach? Gdzie my się mieścimy, jeżeli chodzi o przestrzeganie jak prawa? Jak ja mówię, zawsze bezpiecznie w środku. Okej. Tak. I tu jesteśmy, rozumiem, i tu jesteśmy, także oczywiście, jeżeli pyta pan o prokuraturę, wiele zmian przed nami, jeszcze wiele rzeczy do zmiany, ale to nie będzie działo się szybko, to musi iść sukcesywnie. No dobrze. To przejdźmy do książki, bo wybór bardzo ciekawy wybór. Byłem bardzo ciekaw, co pani wybierze. Zastanawiałem się, cóż to będzie. Już nie myślałem, że to będzie kryminał, bo pomyślałem sobie, że to już byłoby przegięcie jednak. Za dużo czytania akt i na co dzień tego typu rzeczy, że... Ale powiem, kryminały rzadko, bo rzadko poczytuję, ale uciekam bardziej od nich. Nie pociągają mnie w księgarniach. A co najbardziej panią pociąga książkowo? Co jest takim jakimś gatunkiem czy gatunkami, po które najchętniej pani sobie lubi Każda sięgnąć? Książka, która ma jakieś tło historyczne. No to ma sens, ten wybór tutaj ma sens w takim razie bardzo. Tak. Czy historia. Historia, jest taką, tak, jeden taką z moich ulubionych po zawsze przedmiotów w szkole, historia właśnie. Mhm. Tak, także tutaj bardziej tym będę się interesować. Lubię też fantastykę, bo jak rozmawialiśmy, to nie ukrywałam, że też zastanawiałam się nad fantastyką. Tak. I też czytam i tutaj akurat lubię. Okej. Okay. Fantastyki trochę ostatnio mamy, no nawet też mnie cieszy, oczywiście już to jest anegdotyczne, bo ja powtarzam, że ja fantastyka jest właśnie ten gatunek, którego ja... Nie za bardzo, ale wybierają rozmaici goście tę fantastykę, więc można powiedzieć, że mnie wdrażają, uczą mnie tej fantastyki, więc niech tak będzie. Ale to nie jest fantastyka. Ta cegła to nie jest fantastyka. Ildefonso Falcone z Katedra w Barcelonie. Tu tak pokażę tę książkę, żeby pokazać... Na wejściu może objętościowo zniechęcać. On może albo zachęcać może niektórych. Proszę powiedzieć, dlaczego, zanim sobie do niej zajrzymy oczywiście bardziej, dlaczego ten wybór? Dlaczego ta książka? Dlatego, że po pierwsze miała być to książka, która będzie czytana przez jakiś czas, a rozpoczęło się wieczorem i skończyło się w nocy, bo kończysz jakby jeden rozdział i już cię interesuje i wciąga wręcz kolejny. Dlatego, że mówię, ma tło historyczne na faktach przede wszystkim. Dwa, że mamy w tej książce, mi się wydaje, bardzo wiele sprzecznych rzeczy. Ale to jak wejdziemy w większe tam rozważania i chyba to mnie pociągnęło. Początkowo tak nie zapowiadało się, ale w miarę jak ta historia zaczęła się rozwijać i też mogły zniechęcać pewnego rodzaju przydługie opisy, ale mnie wciągnęło. Jest to wciągająca w rzeczy samej lektury, naprawdę wciągająca. No ciekawe jest to, powiedziałbym, a propos pani profesji i od tego, czego zaczęliśmy, że w ogóle tak, że sam Falcone jest prawnikiem. Tak, to prawda. Jest praktykującym prawnikiem. Mieszka w Barcelonie. Mieszka w Barcelonie z prawniczej rodziny i zajmuje się właściwie tą samą dziedziną, więc to jest pierwszy łącznik. Znaczy, głównie prawem cywilnym. Nie? Tak, ale prawnie. Bo też wygooglowałam, jak czytałam, mi tą książkę poleciła koleżanka. Mówi, weź sobie zajrzyj, wciągnie cię, tylko nie przerażaj się, bo jest gruba. No to mnie nigdy nie odstraszało przy ilościach rzeczy, które prawnik musi przeczytać, więc to nie, ale tak małymi kroczkami, mówię, zaczęłam wieczorem, skończyłam w nocy i... I poszło, po prostu poszło. Objętości. Ale to proszę mi jeszcze powiedzieć, bo mówi pani, że koleżanka pani poleciła tę książkę, bo też o to pytam gości, o to właśnie, czy te tytuły, które trafiają najczęściej w pani ręce, to są rzeczy właśnie koleżanka, kolega coś podsuwa, czy to jest szukanie w księgarni, czy to jest czytanie gdzieś w jakiejś prasie. Jak najczęściej trafiają do pani książki? Bardzo różnie.
To jest i podpowiedź kogoś, tak? Albo też ja gdzieś jestem zainteresowany, bo lubię obejrzeć, czy w domu są książki, bo to tak wyniosłam z własnego domu, że jak są książki, to ten dom jest ciekawszy, ten dom ma szersze horyzonty. No, moja mama bardzo lubiła czytać książki i w zasadzie to chyba zaszczepiła we mnie od najmłodszych lat, bo no mówię, tamte czasy to nie było nic praktycznie, tak? W tamtych czasach dostać jakąś fajną książkę, encyklopedię, no to już był duży sukces. Pamiętam dwie pierwsze książki, które dostałam od mamy. Co to było? Rycerze Okrągłego Stołu i Klechty domowe. To ja już rozumiem ten wybór. To pewnie gdzieś tam mówię, ale to akurat mówię, to dostałam i tak mi gdzieś zostało i że mówię to jak jestem. Podpowiedź, kolega, koleżanka, niejednokrotnie jak sama wejdę i szukam czegoś, przy czym mam też pozycje w domu, które czekają w swojej kolejce. Oczywiście, czy jest kubka? Jest tak zwana kubka. Zdarza mi się częściej kupować niż czytać z uwagi na ilość akt i rzeczy, którą muszę na co dzień. Nie czytam wieczorami, bo uważam, ta głowa jest za pełna. Wolę właśnie gdzieś na wakacjach, przy wolnym czasie, w deszczowe wieczory czytam więcej jesienią, aniżeli ratem. I tak właśnie tą akurat czytałam jesienią i tak dobrze poszło. To zajrzyjmy tutaj teraz, ale zajrzyjmy tak no, na pewnym oczywiście poziomie generalności, bo to jest potężne dzieło z bardzo wieloma wątkami, ale powiedzmy może, że właściwie tak naprawdę głównym bohaterem tej książki jest, zapomniałem teraz, Arnau Estaniol, który właściwie jest, poznajemy jego historię od dzieciństwa, prawda, bo on jest synem właśnie chłopów pańszczyźnianych, powiedzielibyśmy, używając naszych tutaj rejonów. Więc upodleni, biedni, pozbawieni właściwie prawa. I historia jest mniej więcej taka, że z różnych przyczyn, których nie będziemy zdradzać, ojciec wyrusza z tej wsi, tej ziemi, właściwie ucieka z nim, z tym malutkim dzieckiem, do Barcelony. Stąd też tytuł, chociaż to nie jest oryginalny tytuł tej książki. Tu polski wydawca tę Barcelonę dodał. I tam zaczyna się dziać, tam się dzieje życie, krótko życie, mówiąc, nasz bohater dorasta, dzieje się mnóstwo w jego życiu, no i to wszystko jest w tle, no po pierwsze jest to się dzieje w Barcelonie, co jest bardzo ciekawe, jakie to jest miasto wówczas, prawda, co się tam dzieje, jak ono funkcjonuje, no ale też oczywiście to jest ta wielka, wielka historia, bo tam mamy wszystko, mamy wojny, mamy zarazy, mamy wielką inkwizycję. No tak, na początek można by powiedzieć. Bo jesteśmy w XIV wieku, czy jest coś w tej epickiej historii, w której pojawia się też mnóstwo bardzo ciekawych bohaterów drugoplanowych i też kobiet, czy jest coś, co szczególnie przyciągało Pani uwagę, co szczególnie Panią intrygowało w tej opowieści? Sprzeczności. Sprzeczności, tak? Bo z jednej strony to jest też, mówię, XIV wiek, a więc typowy feudalizm. Brak jakichkolwiek praw, chociażby dla kobiet, tak? Czyli tam mamy przykład matki przyrodniego brata Arnała, która zdradziła męża w trakcie trwania związku małżeńskiego, jej umieszczenie w oddzielnym pomieszczeniu, z którego nie mogła wyjść, tak? Ja w ogóle o tym nie wiedziałem, muszę powiedzieć szczerze, bo przepraszam, że wejdę w słowo, ale to mnie, znaczy, bo wszyscy wiemy, jak kobiety były traktowane przez wieki, no jak w wielu miejscach jest do dzisiaj, ale muszę powiedzieć, że to prawo, bo to prawo. Trzeba powiedzieć, prawda, że to jest podkreślane cały czas tutaj, że takie jest prawo. Prawo męża, po pierwsze, do zrobienia z kobietą naprawdę co tylko chce, więc kobiety są traktowane, wszystko, ale jednak ta kara w postaci zamykania kobiet w jakiejś szopie, bez, po prostu dożywotnio, męża, prawo męża do zamknięcia swojej żony na przykład w takiej szopie, czy na przykład córki w ogóle, czy w ogóle zabicia. To mnie jednak, nie wiedziałem o tym. Niewyobrażalne. Możliwość porwania kobiety, zgwałcenia i jeżeli rodzina się zgadza, mogę zostać jej mężem. Tak, gwałciciel zostaje mężem kobiety, którą zgwałcił, nie? Tak, i z drugiej strony ta pełna wiara chrześcijańska, bo tu jeszcze musimy dodać jedną rzecz, że w tej książce przewija się coś, co jest faktycznie autentykiem, czyli budowa kościoła
Matki Morza. Santa Maria del Mar. Tak, które faktycznie kościoła zbudowanego przez lud dla ludu. Tak, który tak? stoi, do dzisiaj możemy pojechać tak, do Barcelony i go oglądać. Tak, można pojechać, przepiękne notabene tak. miejsce. I który nie jest katedrą. Powiedzmy to od to razu, kościół. Bo to jest kościół, to, jest to nie kościół, jest katedra. Tak. Ja nie wiem skąd ten tytuł z katedrą, ale to nie jest katedra. Ale jest wzmianka o katedrze, tylko ona tam jest taka naprawdę niewielka o samej katedrze w Barcelonie. Tam gdzieś możemy się doszukać. Tak. Ale mówię, to jest kościół tak. Matki Boskiej Morza, jak to się mówi, tak. jego budowa gdzieś, bo tam życie Arnama też się toczy. Tak, jest właśnie budowniczym po części tego miejsca, tego kościoła. Który tak. sam na własnych plecach te głazy nosił, bo tak, tak. ten kościół został zbudowany. Także mówię, mnie ujęły tu, pociągały te sprzeczności, nie? Wiara chrześcijańska, podejście do Żydów, bez wchodzenia chociażby w szczegóły, bo ten wątek żydowski w tej książce jest też dość mocny, tak. zaakcentowany. Ale możemy się oczywiście domyślić, co to było, prawda? Znaczy tak. pogromy na Żydach, oskarżenia o zatrucie tak, studni i tak dalej. Cały nie? zestaw, który znamy. Tak, tak, tak. I mówię tu początek inkwizycji, więc z jednej strony miłość, ale jaka jest ta miłość? Nienawiść, spisek. W tej książce znaleźć idzie wszystko. To jest prawda, to jest prawda. To jest prawda, jest także naprawdę też takie momenty, gdzie ta łezka się też wyciskała, także tutaj też, ale myślę, że to jest na tyle specyficzna książka, że my nie mamy problemu z kim się solidaryzować. Bo czasami jak się czyta pewne rzeczy, to człowiek sami oceniamy też, tak? Jasne, oczywiście. A tutaj jest takie zero-jedynkowe podejście, od razu wiemy, za kim jesteśmy. Od razu komuś kibicujemy. Przez to to wciąga i chcemy wiedzieć więcej. Muszę powiedzieć, że z jednym w ogóle z moich ulubionych bohaterów był ten Sahat, który jest Maurem i który właściwie staje się takim też przyjacielem i prawą ręką prawda, głównego bohatera. Że jest tam coś sporo w ogóle takich drugoplanowych też postaci, które bardzo są bardzo ciekawe, bardzo prawda? Takich, których nienawidzimy od początku tak. i takich, które są fascynujące, ale też pokazują wielobarwność tej Barcelony, właściwie księstwa, prawda, Katalonii, bo mamy tam Żydów, o których pani wspomniała, mamy muzułmanów, przecież to jest wielka muzułmańska historia Półwyspu Iberyjskiego wcześniej, tak. prawda? Mamy chrześcijan, mamy kupców, mamy szlachtę, mamy chłopów, mamy niewolników, mamy... Mnóstwo warstw. Tak, sam Arnał docelowo konsul morski, ale przecież jakbyśmy spojrzeli na jego zawód, kim był wekslarz. Tak, to już też może i nawet możemy patrzeć, że w ten sposób nawet to mogło troszeczkę o tak zwaną lichwę, nie? Tak troszeczkę zakrawało, nie? Więc wielobarwna społeczność. Półwysep Iberyjski możemy też sami powiedzieć, że jest bardzo ciekawym miejscem, bo tam i Maurowie do dziś mamy różne przecież tam mniejszości. Ale mówię, to pokazuje, jak Barcelona się rodziła i w jakich bólach też. Tak. No i ciekawe są moim zdaniem wszystkie te historie związane po prostu z prawem, prawda? Bo oj, w tej książce bardzo, bardzo dużo jest to prawo miasta i w ogóle to, do czego mają prawo rajcy miejscy i konsul, co może, a czego nie może książę, bo tak, nie może wcale wszystkiego, może. Co mogą mieszczanie i jakie mają prawa, co może inkwizycja. Tam to, w ogóle to słowo prawo pojawia się dość często w tej książce, prawda? Bardzo to jest szczególnie fascynujące, jak się jest prokuratorem. Tak, bo to jest bardzo, bardzo, mówię, ciekawe. No zresztą samego Arnała, nie? Tak naprawdę lud, tak? Czyli miasto ratuje też na samym końcu. To też, że i król, i książę nie mają aż takiej władzy, jakby się nam wydawało, nie? Więc... A mamy i spisek, i tutaj mówię, no naprawdę polecam tą książkę, mimo objętości, tym, którzy nie czytali. Tym, którzy nie czytali. Chociaż tę książkę przeczytało i tak dość sporo osób, bo zdaje się, że co najmniej kilka milionów osób. Rzeczywiście to jest bestseller, ta książka była tłumaczona. Ona nawet była zekranizowana, prawda? Tak. Więc na pewno na którejś ze wszystkich platform, które mamy, też można na go sobie teraz obejrzeć. Na Netflixie jeżeli dobrze kojarzę, tak. Więc można sobie obejrzeć. Można sobie obejrzeć i w miarę wiernie oddana. Ale zachęcamy do czytania, nie do oglądania, zachęcamy nie? do czytania i czytania książek, czytania papieru. Książka musi pachnieć. Książka musi pachnieć. Musi pachnieć, tak, drukarnią. Książka musi pachnieć, mówi Hanna Grzeszczyk. Tak.
prokurator regionalny w Poznaniu. Bardzo Pani Hanno dziękuję za polecenie tej książki, bo ona naprawdę jest fantastyczna lektura. Myślę, szczególnie dla tych, którzy kochają, no wiadomo, i historię, ale też te klimaty, powiedziałbym, śródziemnomorskie, bo to też jest wielki walor, prawda, tej opowieści. No i oczywiście ta Barcelona, która, jak mówię, w oryginalnym tytule nie występuje, ale rozumiem, że nie bez powodu wydawca tę Barcelonę tutaj dodał, bo myślę, że to jest to miasto, które też przyciąga oczywiście uwagę i bardzo wiele osób. Ja jej nie przeczytałem, zaczynając wieczorem, kończąc w nocy, więc podziwiam tempo czytania, naprawdę. Nie wciągnęła. Ja jestem... Mnie też wciągnęła, ale jestem wolniejszym czytelnikiem. Tutaj poszło błysk. Poszło błyskawicznie. Tak, są książki, które ile my tu mamy? 700 chyba. 700 coś koło tego, ale to, no to przy tej, tutaj ciekawość. To jest jakaś jedna cienka sprawa w prokuraturze, prawda, Pani Hanno? No tak. No bo w tomie Akt jest 200 kart, ale formatu A4. No właśnie, a to nie jest A4. No nie, no więc jakbyśmy przerobili na format A4, to pewnie by było troszeczkę mniej niż tutaj, nie? Także jeden tom Akt. To jest pierwszy raz, kiedy pojawia się w naszych rozmowach taki przelicznik, ale stron, ale niech będzie. Książkę naprawdę Państwu polecamy z uczciwie bardzo, tak, i z sercami otwartymi. Ildefonso Falcones, Katedra w Barcelonie, światowy zresztą bestseller, jest oczywiście do wypożyczenia w Bibliotece Raczyńskich, więc zapraszamy do biblioteki. Można też ją sobie pewnie zakupić nadal, bo to podejrzewam, że jest kolejne wydanie, chociaż to moje, to jedno z pierwszych. Szczególnie polecamy kupować książki w małych księgarniach poznańskich. Pani zagląda czasami do takich małych księgarni w mieście? Zdarza się. Ale też historia jest tam poszukiwana, rozumiem. Tak. Nie ma ratunku. Pani Hanna Grzeszczyk, prokurator regionalny w Poznaniu, była moim i Państwa gościem. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę, za przybycie tutaj do nas i za wybranie do nas jednej bardzo książki. Proszę. I mówię wszystkim, oczywiście mówimy, do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękujemy. Dziękuję.